Cześć, z tej strony. Nie ma żadnej wątpliwości, że zmierzamy dość szybkim krokiem ku końcowi gry. Zwycięstwo naukowe jest celem. Nie wiem, czy przypadnie mi w udziale, czy sojusznikowi. Nie wiem, jak tutaj jest to zaliczane, czy wygrywają wszyscy w sojuszu, tylko ten gracz. To się okaże. Na pewno statystyki dają mi powód do jakiegoś tam optymizmu. Pytanie tylko, co to da? Ten spadek trudno wytłumaczyć tutaj, czemu tak się stało. Nauka, natura, ranking opadł z naturą. Mniejsza z tym, w każdym razie i tak mam więcej od innych. To jest wiarygodne, takie będzie 17 tysięcy, a oni mają 2007. Widać tę liczbę. Nie za dużo. Czy to mogło być z powodu przyjścia zimy? W każdym razie tak. Przeglądnijmy teraz. Wszyscy wszędzie pompujemy naukę. Nie uruchamiam zasobu świętego. Tu się mnóstwo tego zebrało, ale przeglądam tylko i wyłącznie szukając rzeczy, które boostują naukę. W tym przypadku mamy tutaj sieć ulic, tak? To jest zawsze cenne. Ja to rozpatruję w kategoriach zwiększania zadowolenia i rozbudowania dzielnic. Tu jeszcze moglibyśmy zgarnąć te nauki. To chyba to weźmiemy, to już postąpię inaczej. Bo to jest akurat warto. To jest niekonieczne, no to jest regeneracja zdrowia miasto. Nie, tutaj są, nikt nie będzie wchodził. I tak muszę przejechać. To może nie jest zbyt fascynujący etap gry, ale... Ale sprawdzam, tak? Rzeczy naukowe. Dobrze. To jest wpływ. Wpływ coś jeszcze się może przydać? Boostowanie wpływu? Nie wiem, czy tam coś zostało jeszcze niezaznaczone. Karawanseraj. To jest dość gołe jest to miasto. Rafineria. Rada sztuk to na pewno. I teraz co tu jeszcze? Zasoby strategiczne. To jest fortyfikacja, tak? Czy tak by więcej nie było? Można oczywiście coś też do tego puścić im, ale żebym nie przegapił rzeczy najważniejszych. No bo można takie jakieś dodatki, karawansera i to. To wszystko są na pewno. Spichlerz. Może faktycznie można jeszcze dobudować tych jedzeniowych, żeby popyt rosną, ale to nie potrwa. No i dopiero tutaj wskakuje druga tura. Nie sądzę, żeby to było konieczne aż takie rozwijanie tego. Ale zapasy surowców są duże, więc... To. Czemu to mi wcześniej jakoś się schowało? To jest dość ważne. Się to jakoś szybciej tutaj do góry. Dobra.
To mamy, tak, miasto. O, Kaufej, no to jest coś tutaj. Rada Sztuk, to z pamięci, nawet nie sprawdzam. Fortyfikacje, sieć informacyjna, tu coś skakuje też, czyli tu. To są jakieś dodatki już tylko. I teraz bez sortowania się to coś tam się przypadkowo załapało na wykup, ale o, tak, żeby nie było wątpliwości, to już chyba są powykorzystywane tego typu rzeczy. To chyba mogę jechać dalej. I to zawsze warto zbudować. Tu mam jakąś naukę, czy się da wziąć, to jest wzięte. Dobrze. Nie widzę nic więcej. To jest taki przeglądzik po prostu, muszę tak zrobić. Tak, tu chyba więcej nie mam do wykorzystania. O. Salal, co ciekawe za tutaj. Dancho. Nie widzę nic ciekawego.
O, tutaj coś się znajdzie. Natychmiast się nazbierało, nie? Jednak się nazdobywało komputerowi. Tu do tej nauki się nie dobiorę chyba. Ale to też będzie ok. Gildrini. Gigatl, to chyba wszystko, nie? To już chyba mam objechane całość. No i cóż. Mogę oglądać, gdzie moja armia stoi i tyle. Nie ma tu jakichś zagrożeń raczej. Czy tu jest jakieś zagrożenie z tej strony? No to się jeszcze okaże. Demon. Miejsce dla niego znajdę. To tak teoretycznie prosi się, żeby tutaj wyjść i pozamiatać tych, co mi tutaj plądrują. To jest coś fajnego. Wszedłem tutaj właśnie po armię. Może jego samego wyślę gdzieś tutaj. W sumie tam można zakolejkować tych cudów, tych więcej, tych odkryć naukowych.
aż do końca. A ten przy dyplomatycznym, no, to ciekawe. No, jeszcze te dwa dobiorę, moi drodzy. Strzelcy. Nie mam. Czy oni są nacyści? Nalotników? Nie. Niski zasięg. Gdzieś zawodnik jest w drodze, tak? Aha. Czyli tak, raz, dwa, trzy są, tak? I... Może mi się uda ich wyprzedzić. Destylarnia PU3. Jak wygląda ten ekran nauki? O, tam nie wiem, czy ja coś źle klikałem, że był taki spadek. Tu jest znak w górę. I teraz liczby. Się sam zastanawiam, co ja tam klikałem. Liczby są takie i znacznie ich wyprzedzam. Pomarańczowy, który jest drugi, 12. Stalina PU3. Okej. Okay. Tam rzeczy nie zostało przydatnego. Ja w ogóle nie będę się bawić teraz w jakiś rozwój miast. Dwa turka, musimy poczekać. O, nasz zawodnik tutaj jest, tak? Zaraz się zatrzyma z powodu strefy kontroli. Przyszło lato! How nice! I Dacelna RPU nagle się zrobiła na jeden. A dlaczego? I mam też blisko tego dyplomatycznego? Ho, ho, ho. Powróciło lato. No tak, tak, tak. Cię łupnie, ale dzisiaj nie wiem, czy to się skończy tej armii. Skończy się dla nich źle. I to jest ok. Ok, no. I teraz chciałem to zobaczyć. Nauka 33. No dobra. Czy to zostało z wyprzedzeniem już policzone? Tu mi szalały jakieś stwory, które mi poniszczyły trochę. I to jest, rozumiem, wyczyszczone. W razie czego, to już czekam na was. Stoimy na swoim terenie? Tak. I to po prostu... Czy ja to za chwilę będę miał, tak? Czy mi się wydaje? Oh my. Dobra. Idziemy z tematem. Czy ktoś mnie wyprzedzi? Coś tam... Coś zmarło? Co to jest? Nie widziałem tej ikonki jeszcze. Wchodzimy w badania i to serum ET iteru jest 3, dobra. Ponosić klęskę! A zobaczcie, jak to wygląda. Chciałem wywalić mikrofon.
Nie, jeszcze kiedy ponosisz klęskę. Czyli tu nie ma tak jak w Enders Space 2, że sojusz razem odnosi zwycięstwo. No dobra. Pomarańczemu się udało. No to przynajmniej mój kolega, tak? Gdzie ja tu mam moje okno, czy to będzie wszystko widać? Będzie. Okno wyników. A już takie pierdolenie, że ponoszę porażkę. Drugie miejsce, tak? Dobre drugie miejsce. W ogóle mnie nie martwi to, że mam to drugie miejsce. Ponieważ to jest... to zostało wyciągnięte z impasu strategicznego. Z impasu strategicznego. Gdzie nie mogłem sobie poradzić z sąsiadami. Wydawało mi się, że od początku, że dobrze rozgrywam. Z uwagą przyglądam się wszystkiemu, ale widocznie tak nie było. Ale... Nie ma problemu. Wszystko wypadków przyspieszył znacząco i... Tu możemy sobie poglądać statystyki, nie? Zwycięstwo naukowe. Wyprzedził mnie o ile? 4 tury? To nie szkodzi, w ogóle nie ma to znaczenia. I co by tu powiedzieć jeszcze? Zdecydowanie muszę powiedzieć, że żadna cywilizacja podobna turówka nie jest w stanie dorównać Endless Legend. I biorę tu pod uwagę wszystkie, tak? Łącznie z cywilizacjami, które grałem. Nie mają żadnych szans. Żadna nie została zrobiona w taki sposób jak Endless Legend, z takim bogactwem mechanik i frakcji różniących się od siebie znacznie. Nie przygotowałem sobie w żadnej końcowej gadki oprócz tego, że Endless Legend według mnie dzierży palmę pierwszeństwa i jest mistrzowskim osiągnięciem turówek cywilizacji podobnych. I jeżeli miałbym do jakichkolwiek wracać, zamierzam teraz się poświęcić roleplayom. Do jakiejkolwiek tego typu strategii, to tylko tutaj, do Endless Legend, do aby rozegrać coś inną frakcją, być może kiedyś. No w każdym razie tyle, co mogę w tej chwili powiedzieć. Seria zakończona. No i należałoby teraz zajrzeć do Kotora, pociągnąć go i do Cyberpunka. Z największą przyjemnością. A czekają jeszcze inne. Ale o tym później zobaczymy, co będzie jako następne. W każdym razie dziękuję serdecznie wszystkim, którym się chciało oglądać ostatnie odcinki. Endless Legend jest zakończone i do zobaczenia w innych filmach i seriach. Na razie, cześć.